Dzień dobry, Nordic Walking, jest 8:45, witam Was na moim kanale i zapraszam na kolejny trening. Od kilku dni mamy kalendarzową zimę, która od razu pokazała się nam z tej ładniejszej strony. I mam nadzieję dzisiaj zrobić sobie taki pierwszy zimowy trening. Mam nadzieję niezbyt trudny. Trasę, którą zaplanowałem, to żółty szlak z miejscowości Orłowice na Sępią Górę. W jedną stronę niecałe 4 km pod górę, potem w dół. Więc wydaje się niedużo. Myślałem, że ruszę na większą trasę, ale biorąc pod uwagę moje przygotowanie i warunki, jakie panują, to spękałem. I wybrałem tą lżejszą trasę. Niemniej jednak mam nadzieję, że będzie ok. Postaram się Wam pokazać kilka elementów technicznych, może takich będących kontynuacją jeszcze tego poprzedniego treningu. Mam tam jeszcze jeden pewien plan, ale to zobaczymy. Tak czy inaczej, moi drodzy, przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia noworoczne. Dużo zdrowia przede wszystkim, wytrwałości, nadziei. Będzie dobrze. Życzę Wam dużo odwagi. Spełniajcie swoje marzenia w nowym roku. Spełnijcie przynajmniej jedno. Oby ten rok 21 był lepszy niż 20. Sam mam pewne plany związane z tymi naszymi filmikami, ale nie wiem, czy mi starczy odwagi. Pomysł jest. Zobaczymy. Zobaczcie, jak fajnie. Zaczynamy. Kije w dłoń i pod górę. Idę może jakieś 10 minut. Już sapię jak palowóz. Żółty szlak widziałem tylko na początku, więc już nie wiem, czy idę dobrze, ale pod górę, więc chyba dobrze. Dobrze, że nie wybrałem tej długiej trasy, o której myślałem. Śnieg nie jest głęboki, ale i tak się zapadają nogi i ślizgają, więc każdy krok jest dwa razy cięższy niż normalnie. Jest. Jest dobrze. Dobrze.
Ok, myślę, że pierwszy kilometr za mną. Zrobiło już mi się cieplej i chciałbym wam pokazać ale jazda. Dosyć mocno dzisiaj wieje i ten szum po drzewach, tutaj na dole poniżej między drzewami wiatr jest praktycznie nieodczuwalny, ale cały czas słychać szum, który idzie po kolonach drzew. Wrażenie niesamowite. Do tego te zaspy śniegu, które co pewien czas gdzieś buchną. Przepięknie. Przepięknie, niesamowicie. Zimno. Wiecznie, ale przepięknie. Patrzcie. Nie wiem, czy to widzicie, czy kamera to oddaje, ale zima daje popis swoich możliwości. Spektakl na miarę jedynie tej pory roku. Cały czas rozkojarzony. Szok pierwszego śniegu. Dobra, ćwiczenie, które chciałbym wam zaproponować jako kontynuacja tych ćwiczeń, które robiliśmy na poprzednim filmiku. Bardzo proste ćwiczenie. Stajemy sobie na długości jednego kroku. Umówmy się, że lewa noga z przodu, prawa z tyłu. Lewa noga i prawy kijek nie mają prawa oderwać się od ziemi. Już pokazuję. Oderwać się od ziemi. Kijek wbity z tyłu nie ma prawa oderwać się od ziemi. Sprawdź sobie, czy kijek dobrze jest wbity w podłoże. Dostaw nogę do nogi. Jeśli ręka przylega do biodra, to jest dobrze. Tak? Tu ręka do biodra jest dobrze. Jeśli kijek bije za daleko z przodu, dostawisz nogę do nogi, ręka będzie przed biodrem. To znaczy, że był wbity za daleko z przodu. Jeszcze raz, kijek do tyłu, długi krok i teraz spróbujcie zrobić jeden długi krok prawą nogą daleko do przodu. Nie wiem, czy ja dobrze stoję, żeby było widać. Tak, tu, hop, pa, jeden długi krok, jeden długi wymach ręki. Tak, tak, na długości jednego kroku wykonaj zarówno wymach ręki z przodu i z tyłu, tu, tu. Jeśli uda ci się to ćwiczenie na długości, to odepchnięcie na długości jednego kroku, to uda się też na długości każdych kolejnych. Hop, hop, tak, tak, do tyłu, do przodu. Lewa noga i kijek nie odrywają się od ziemi. Hop, hop, hop. Rękę z tyłu wypychamy daleko w tył, rozwijamy w łokciu, palce otwieramy i pchamy na paski, które mocują nas do kija. Pchamy tak, żeby do samego końca z kija się wypychać do przodu. Powodzenia. Ostatnia prosta do szczytu, 600 metrów, coraz bardziej wieje.
Na górze myślę, że będzie nie do wytrzymania. Ale co to? Patrzcie na to. Powiem wam tak. Żółty szlak na Sępią Górę w zimie. I będzie fajnie. Wchodzę na sam szczyt, gdzie nie ma już prawie drzew, więc będzie ostro wiało. Będzie teraz zimno, ale za to jak słoneczko, fajnie świeci. Zaraz zejdę gdzieś jeszcze spokojniejsze miejsce i zrobimy sobie jeszcze jedno ćwiczenie na technikę. Dobrze, moi mili. Ćwiczenie, które chciałbym wam jeszcze teraz zaproponować, wygląda następująco. Odpychamy się dwoma rękoma jednocześnie do tyłu. Najpierw spróbujcie pomachać w miejscu. Pamiętajcie, już dłonie otwieramy, więc wyrzuć daleko do tyłu ręce, wyrzuć palce, otwórz. I spróbuj w pewnym momencie w czasie wymachu, już też to robiliśmy ostatnio, zatrzymać. Tak. Wyrzuć, zatrzymaj, wyrzuć, zatrzymaj. Po zatrzymaniu kije powinny ustabilizować się momentalnie, tak? Nie zostawiaj gdzieś palca jednego, drugiego, wszystkie palce uciekają na boki. Wystarczy, że jeden palec będzie podtrzymywał kijek pod spodem i od razu wytrącisz go z rytmu, który jest nam potrzebny. I to ćwiczenie spróbujmy sobie wykonać w marszu. Idziemy powolutku, długi krok, dalekie odepchnięcia i co trzecie odepchnięcie ręce zostają na chwilę w górze. Spróbuję wam pokazać. Raz, dwa, zostaw w górze. Raz, dwa, zostaw. I przez kawałek
idziemy sobie w ten sposób z kijami, z ramionami w górze, z kijami w górze. Ćwiczenie bardzo fajnie rozciąga klatkę piersiową, a jednocześnie wzmacnia mięśnie obręczy barkowej. Czyli tu odepchnij, odepchnij i na chwilę zostaw w górze, w górze, w górze. Tak, hop. Wszystkie palce otwierają się. Powoli już wracam, został mi niecały kilometr, za chwilę jeszcze ćwiczenie rozciągające. No i jestem już na dole, zajęło mi to, jest 11:26, więc całkiem sympatyczna wycieczka. Na zakończenie dwa ćwiczenia rozciągające chciałem Wam pokazać. Myślę, że dosyć proste. Pierwsze na przednią część mięśni ud, mięsień czworogłowy uda, drugie na mięśnie pośladków. Pierwszy, myślę, że dobrze znacie i to ćwiczenie powinno się pojawić po każdym treningu, czyli łapiemy sobie stopę za czubki palców, przyciągamy do pośladka, następnie kolano dostawiamy do kolana, tak żeby były blisko siebie, biodra wypychamy do przodu i je pomagają nam utrzymać równowagę i tak sobie chwilkę wytrzymujemy, około 10-15 sekund. Po tym czasie mięśnie ud powinny już się delikatnie rozciągnąć i ćwiczenie powinno przestać nam sprawiać jakikolwiek problem, więc można wtedy jego zakres rozciągania zwiększyć i odchylić udo delikatnie jeszcze od pionu w tył. I znów w ten sposób wytrzymujemy około tych 15-20 sekund. I oczywiście ćwiczenie powtarzamy na drugą nogę. Tak jest. Drugie ćwiczenie jest na mięśnie pośladków. Też już chyba Wam kiedyś się pokazywałem i też powinno się znaleźć dosyć często po naszych treningach jako ćwiczenie rozciągające. Podnieś sobie jedną stopę na przeciwne kolano. Można sobie troszeczkę podnieść ręką, bo nie jest to aż takie proste. Schodzimy w dół, czyli robimy taki półprzysiad na nodze tej, na której stoimy. Kije pomagają nam tutaj utrzymać równowagę, ale generalnie starajcie się znaleźć taki punkt, w którym to ćwiczenie uda się wykonać tak, żeby środek ciężkości był tak dobrze ustawiony, że podpór na kijach jest tylko delikatną pomocą. Łokieć dociska nam kolano do podłoża, tak żeby ustawić je jak najmocniej równolegle do ziemi, a tu ręką możemy sobie utrzymać stopę, przytrzymać ją po to, żeby nam się nie ześliznęła z kolana i tyle co możesz wytrzymaj. Ręce wyciągamy do przodu. Jeśli już tutaj czujesz się stabilnie, że kolano jest ustabilizowane, pozycja jest ustabilizowana, to fajnie, jeśli jeszcze ręce jednocześnie uda Ci się wyciągnąć daleko do przodu. Tak. Oczywiście ćwiczenia powtarzamy tak, żeby to rozciąganie chwilę potrwało. Czuję się piękny dzień. Mam nadzieję, że trening Wam się spodobał. Jeśli tak, kliknijcie kciuka w górę, dajcie subskrypcję i mam nadzieję, że już wkrótce zobaczymy się na kolejnym treningu. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego w nowym roku. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa. Patrzcie na to.